Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony HS i widzimy się przy okazji Overwatcha i nowego eventu. Są nowe skórki, są nowe rzeczy, a dodatkowo co najmniej część, to zaraz sobie sprawdzimy, bo tak na świeżo, że tak powiem, wchodzę do gry. Ale co najmniej część skinów, które były rok temu na olimpiadzie, wróciła do gry. Także przejrzymy sobie to na szybko, zobaczymy, co tam ciekawego słychać w świecie Overwatcha. Jeszcze sobie tylko zobaczymy na łupik. Tutaj coś mamy, jakiś... Tą drugą mam całkiem dużo kasy. Prawie niewiele mi brakuje. Prawie blisko jestem, żeby sobie kupić któregoś fajnego skina z eventu. Oj, proszę, coś wylotowe. Pieniążki! I poza... Dla tracerki. Wracaj tu. Z medalem. Jakaś taka, nie wiem. Ten uśmiech taki dziwny. Dobra. Fajne jest to, że teraz zrobili... panowie i panie z Blizzarda, że nie ma tak dużo duplikatów. To jest super, strasznie mi się to podoba. No dobrze, moi drodzy, wchodzimy w takim razie. Szukamy nowych skinów, nowych emotek. Zobaczmy, co tutaj się pojawiło. Piłka plażowa dla Anny. O Boże, okej. No i fajnie, ta piłka gdzieś tam poleciała chyba. Widać jej cień. Gdzieś spada, okej. Czyli będzie też. Tak, wcześniej. Dobra, może kwestie pominiemy. Zobaczymy sobie skiny i zobaczymy sobie emotki. Ewentualnie zaraz jeszcze skiny, emotki i prezentację zagrania sobie zobaczymy. Ale tu nie ma nic nowego u Anny. Lecimy dalej. Co Bastion dostał? Czy coś Bastion dostał? Skina nie dostał żadnego. Na to wygląda. Emotki również nie. Pozę ma z medalem. O, i ten ptaszek jakoś nazywa Gani Medei. Mamy medal, fajny. Diva. To już mam z zeszłego roku. A, cholera. Nie zobaczę tego, które skiny są do odblokowania teraz dostępne. Chyba, że wszystkie powróciły. Tak, różne informacje, że tak powiem, słyszałem. To potwierdźcie może w komentarzach, moi drodzy, jak to wygląda faktycznie. Tutaj też nic ciekawego. I tu też prezentacja zagrania. Również... Fara. Najlepsze przed nami, bo ja tam już widziałem kilka tych skinów, widziałem żołnierza, ale też nie przyglądałem mu się specjalnie, żeby właśnie na filmiku sobie pooglądać, jak będziemy tutaj zwiedzać ten nowy event. Zwycięska poza z medalem, okej. Okay. O! Okej, okay, ale Kobe, dobre. Fajne, fajne. 750 złota kosztuje. Taka prezentacja zagrania. Ale jest spoko. Neon, ten na pewno jest do odblokowania, bo widziałem gdzieś na Facebookach, ktoś się chwalił. Prezentacji zagrania nic. Ciężkiej pozy też nie, dobra. Hanzo. Tu nic, tu nic. Jest prezentacja zagrania. No proszę pa... O kurde. całkiem fajne, muszę powiedzieć. No dobrze. Lucio. Lucio brazylijski tym razem. Dostępny. Tu jeszcze był napastnik, którego już posiadam. Też z piłkami. W plecaczku. Motka żonglerka. To też z zeszłego roku już mam. Prezentacja zagrania. Właśnie cały czas używałem nawet tej z olimpiady właśnie. No i proszę, kurde. Okej. Łaska. I tutaj przy łasce jest ten skin szwajcarski z zeszłego roku. On jest całkiem ładny. Ja go swoją drogą mam, na to wygląda. Wow, okej. Okay. Myślałem, że go nie mam. On jest bardzo ładny. Dla mnie się, strasznie podoba. I tutaj się pojawia skrzydlata Victoria, czyli nowy skin do Mercy. Który dostępny jest w tym evencie. No ładny, no ładny. Bardzo fajny. Ale ma, kurde, stafa. Pięknie. I pistolecik. Czekajcie sekundkę, ja wiem, że to w trakcie filmu nie powinienem takich rzeczy robić, że to już powinienem mieć zrobione, ale walniemy tutaj jakoś epicko, żeby te skiny lepiej wyglądały na filmiku. Dobrze, a czekajcie, jeszcze łaska i tak, emotka, nic nowego, zwycięskie pozy z medalem. Tego chyba nie było w zeszłym roku. Nie przypominam sobie, to raczej jest 100% nowe. I tutaj nic więcej. Ja byłem... Okej, okay, teraz McCree.
McCree z zeszłego roku, Amerykanin. Bardzo ładny, swoją drogą. Strasznie mi się podoba. I Ratownik, moi drodzy. I to jest w ogóle po prostu bomba, nie? Ja tu w tym momencie mam jeszcze złoty pistolet do niego założony. Ale to jest chyba pistolet na wodę, tak? Desert Seagull Hollow Flare Launcher. To jest na flary pistolet niby. Ja cię kręcę. Nie ma flashbanga, nie widać flashbanga. Tutaj widać flashbanga, to są takie te zbiorniczki na wodę. W japonkach, w słomkowym kapeluszu. Ratownik. No i z gwizdkiem oczywiście. Kurde, dobre, dobre, naprawdę dobre. God damn it, tego nie da się kupić? A może się da, tylko muszę mieć... Okej, nie mam guzika, bo nie mam kasy. Widocznie. Tutaj nic więcej i tutaj nic więcej. Ale McCree, moim zdaniem, jeden z lepszych, kurde. The best, jak powiedziałbym. May tutaj nie ma nic nowego w skinach. Kiepskie pozy. Boże, ta mina jej to jest po prostu jakaś masakra. Emotki. Nope. Prezentacja zagrania. Również nic. Orisa. Nope, nope, nope. Nope. I nope. Czy Orisa nic nie dostała? To wszystko było. I'm simply following Golden. More grease to your elbow. Good, more grease to your elbow. Instalować Hearthstone. Okej. Okay. No ale. Ale tutaj brakuje Orisie jakiegoś fajnego skinka. Doomfist. Nope. 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 Prezentacja zagrania. Również nic. Okej. Okay. Reinhardt. Ryan też nie został, kurde, tutaj obdarowany żadnym cudem. O, nie. Dynia to z... eventu halloweenowego. Piwa! I prezentacja zagrania również nic. Na pewno w graffiti jest jeszcze tam parę rzeczy, ale to nie będziemy przeglądać, bo tego będzie mnóstwo. No i oczywiście kwestie, które też są bardzo, bardzo dobre. Mamy smugę sprinterkę. Którą mogę blokować za 1000, czyli ona jest z zeszłego roku. Czekajcie, tu grawiciara. Lekkoatletka, to już miałem. Też bardzo fajna. Także jak najbardziej spoko. Zwycięskie pozy z medalem to już było. Prezentacja zagrania. Skok ten, przez płotki. Również już było. O! I to jest dobre. To jest kolejny naprawdę dobry skin. Sombra, nie wiem, nurkowa. Zabawa z plaży przeniosła się do gry. Prawda, kurde, strasznie mi się podoba. Proszę, ten karabin. Też strasznie fajny, też strasznie ładny. Jest taki ten. To jakiś taki przeźroczysty element w ogóle na nim jest. Fajne, fajne. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba Sombra. Ale najlepsze przed nami w dalszym ciągu. Najlepsze nadal przed nami. Symetra. Tutaj ze wstążką z zeszłego roku. To jest super emotka. Strasznie mi się zawsze podobała. Dobra robota z tym, naprawdę. I z prezentacji zagrania tutaj niewiele więcej. A tutaj był Szwed. Taki 100% Szwed. I prezentacji zagrania żadnej nowej. Wdowa, którą muszę mieć, czyli Lazurowe Wybrzeże, chyba najlepszy skin eventu moim zdaniem. W sensie zawsze każdy gdzieś tam za wdową lata. Boże, jak ona jest piękna! Chryste Panie, no i mamy teraz, kurde, wdowa trochę odsłonięta. Naprawdę dobry ten skin. Jeszcze broń, co prawda w złocie, więc ona troszkę normalnie wygląda u was, jeżeli nie macie Golden Guna. Ale... Widow Fang. Piękna rzecz. Super skinek, naprawdę. Jestem za, jak najbardziej. Oh wait, coś mi się to wyklikało do tyłu. Jeszcze chciałem zobaczyć prezentację. Nie ma. No dobra. Wieprzek. Wieprzek już jest chyba olany zupełnie przez Blizzarda, tak mi się wydaje. Kurde, znerfiony do zera. Zniknął całkowicie z powierzchni ziemi. Skinów nowych nic też nie dostał, ani tych emotek i tak dalej, i tak dalej. Winston. Tu nic,
Graffiti nic, prezentacja zagrania nic, okej. Zarya przed nami, mistrzyni i sztangistka, to są skiny z zeszłego roku, które jeżeli oglądaliście mój opening, tam otwierałem chyba 100 skrzynek, o ile dobrze pamiętam, to po prostu myślałem, że wyrzucę ten komputer przez okno, bo chyba ten czerwony, albo ten biały, już nie jestem pewien, ale któryś wypadł mi chyba 6 albo 7 razy z rzędu w przeciągu 100 paczek gdzieś tam. Jest legenda! Boże, będzie w końcu ten McCree amerykański? Nope. Niestety nie, niestety nie, niestety Zarya gdzieś tam, po prostu jej widmo czuwa nade mną cały czas od tamtej pory. Zniata, tutaj nic, prezentacja zagrania, również nic. Złomierz, krykiecista, kolejna rewelacja po prostu. Ja mam wrażenie, że przy tym evencie Blizzard przyszedł samych siebie, naprawdę. Jak gdzieś wcześniej te eventy początkiem roku po prostu wyskakiwały jeden za drugim, dosłownie nie wiem, czy było, był tydzień przerwy między jednym a drugim eventem, tak teraz rewelacja. Ten skin również. Bardzo, bardzo mi się podoba. Super ta broń jego. O, nie wiedziałem, że można sobie pilocik pooglądać, okej. Mina i łapka. I opona. Też fajne. Australia. Pięknie. I to jest prezentacja zagrania też z właśnie... z igrzysk z zeszłego roku. Też fajna rzecz. Żniwierz, zobaczmy, czy coś dostałeś, panie żniwierzu, żużlowiec, o Boże, okej, okay, tego nie widziałem nigdzie, ale dobry. Wow, i ten znak na plecach. żużlowy żniwierz. No nie da się bliżej twarzy zobaczyć. Holy damn, okej, okay, tego się nie spodziewałem zupełnie. Shotguny. Również bardzo, bardzo piękne. Fajna rzecz, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Prezentacji nic. No i z medalem stoi wkurzony Reaper. I na koniec, moi drodzy, żołnierz 76, który chyba mimo tego, jak dobre te pozostałe skiny są, chyba jednak żołnierz wygrywa starcie tutaj z nimi, bo jest Daddy 76 i to jest po prostu wszystko, czego nam było potrzeba w życiu. Jest fartuszek. Raise the stakes. Są sandały i skarpety. Oczywiście koszula hawajska. Spodenki takie typowo jak 40-letni tatuś, który próbuje być cool. I... assault rifle. To jest broń wyboru, że tak powiem, każdego zawodnika Overwatch. Polecam serdecznie. Świetna robota. Świetny skin. Zdecydowanie muszę mieć. Okej, okay, tego nie widziałem. Diet heal up. Oczywiście, że musiało być dietetyczne. Bo może i tatuś próbuje być cool, ale mimo wszystko. Jednak cukier, wiecie, bardzo niezdrowy jest. Jakieś tam Pepsi i tak dalej. Trzeba ograniczać. A najlepiej, jak już pijecie, to właśnie dietetyczną. No i to by było na tyle, moi drodzy. Oprócz tego w evencie pojawił się... Boże, ale mi DK Ralanga, zaraz się to zabiorę. Oprócz tego w evencie znalazło się Futbolusio, czyli powrót eventu z piłką nożną. Taki mini Rocket League, powiedziałbym, w Overwatchu. I są nawet, jest nawet tryb rankingowy w tym, także to już jest w ogóle nieźle pojechane z tematem. No, event na plus moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajny. Zapraszam do gry, moi drodzy. Trzeba farmić skrzyneczki, trzeba nabijać levele. Rzeczywiście na tych, w salonie gier, na tych gierkach można sobie pozdobywać dodatkowe skrzynki i też za pierwsze rozegranie niektórych rzeczy również, także miłego farbienia. Jeżeli już coś wydropiliście, to się pochwalcie w komentarzach. No i oczywiście dawajcie znać, który skin wam się najbardziej podoba. Mi chyba żołnierz, ale oprócz tego jakby wybór jest bardzo, bardzo ciężki. Albo żołnierz, albo wdowa tak naprawdę. Chyba nawet przy wdowie powiedziałem, że to jest mój ulubiony skin z tego eventu, bo sam po prostu nie mam zielonego pojęcia. Są wszystkie tak zarąbiste. No mam nadzieję, że uda się wydropić mi każdego z nich. Zwłaszcza, że mam jakoś tak chyba większość tych skinów jest do DPS-ów. Więc tych przynajmniej takich, które naprawdę, że tak powiem, bardzo, bardzo mi siadły. No, że ja większość czasu gram DPS-ami, no to coś dla mnie. Dobra, moi drodzy. Kończę, uciekam. Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Bawcie się dobrze w tym evencie i wpadajcie w przyszłości po więcej. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska.